jak to jest z tym blogiem? Dlaczego ty go właściwie założyłaś? Jak to się stało? Bo to wtedy jeszcze nie było takie popularne. Pewnie będzie banalne, jak powiem, interesowałam się modą, ale rzeczywiście tak było. Teraz blog jest moją pracą i moją pasją również. A ile czasu poświęcasz na to? Czy to jest praca na pełen etat? Praca na cały etat. Pracuję 12 godzin dziennie. Da się. Wstaję o 7 rano, kładę się o północy. Da się. I tak codziennie. A czy masz kogoś do pomocy, czy robisz to sama? Na szczęście mam. Jest to mój narzeczony, który przejął aktualnie funkcję fotografa, menadżera, bo to nie jest robota dla jednej osoby. Więc bardzo cieszę, że mam tego mojego pomocnika. Czy zdarza ci się jeszcze czasem odpoczywać? Odpoczywam blogując wbrew pozorom, więc to chyba jest najlepszy odpoczynek, chociaż za 2 tygodnie jadę na wakacje, więc należy się. Po takich nagrodach mam nadzieję, że tak. I co się dzieje podczas wakacji z twoim blogiem? Również jest aktualizowany, więc widzisz, odpoczywam pracując. No właśnie, ale to jest, wiesz, są mity i legendy dotyczące tego, czy można się utrzymać z bloga i potwierdzasz, że można, jest to praca i prawdziwa praca. Oczywiście, że tak. Zrezygnowałam z pracy na etacie, żeby blogować, więc mam nadzieję, że to jest dobre potwierdzenie tego. Da się zarobić. I co, nie planujesz skończyć tego? Raczej pewnie będziesz rozwijać? Planuję rozwijać i długo jeszcze go nie skończę, więc jeszcze 10 lat przynajmniej. 10 lat? Przynajmniej. Mam nadzieję, że dłużej.